Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o tym, co powinien robić chrześcijanin, jak powinien to robić i jak się powinien za to zabrać. Właśnie o przynoszeniu owocu, o tym już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Proszę, Arek. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że nas przygarnąłeś wszystkich do siebie. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się znów spotkać i studiować Twoje Słowo. Prosimy Cię o mądrość, abyśmy dobrze zrozumieli wszystkie aspekty i potrafili to zastosować we własnym życiu. Amen. Amen. Zanim przejdziemy do dzisiejszego fragmentu, przypomnijmy sobie, co było ostatnio, co dla Was było najważniejszego. Ostatnio mieliśmy ten fragment o Duchu Świętym, o Pocieszycielu. Także teraz na krótko podzielimy się na grupy, zróbmy sobie grupy pięcioosobowe, 5 minut i podzielcie się, co kto zapamiętał z poprzedniego spotkania. Wracamy po pracy w grupach. Co pamiętacie, co Wam się najbardziej wryło w pamięć z poprzedniego fragmentu? Jezus zapowiada, że przyśle im Pocieszyciela, Ducha, żeby im wszystko przypomniał i tego wszystkiego, co ich Jezus nauczył. Czyli zapowiedź Ducha Świętego, tak? Tak jak mówisz, Pocieszyciela. Ja tutaj to co ostatnio mówiłem, ten 23 werset, to mnie się tak kojarzy z Apokalipsy, ten 3:20, że to stoi u drzwi i płacze. No tu jest troszeczkę inaczej sformułowane, bo tu jest, no, że jeśli kto nie miłuje słowa mojego, przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go. I do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. W sumie sens jest podobny, a znaczy może nawet tak samo, tylko inaczej sformułowany. Ja to tak odbieram. Dzięki. Też jeszcze? Mówiliśmy też o tym pokoju, nie? Że Jezus nas zostawia, że efektem chrześcijan pomimo znajomości trudnych czasów czy trudnych chwil ma być ten pokój Boży, świadomość. Dzisiaj będziemy mieli fragment o wydawaniu owocu, nie? To, co Jezus chce od chrześcijan, nie? To, co mamy, czym mają chrześcijanie się charakteryzować i na czym koncentrować. Możemy sobie nazwać nasz fragment krzew winny i latorośle, tak jak jest zresztą w Biblii Warszawskiej nazwany, czy trwanie w krzewie winnym. To będzie wersety od 15:1-17. Podział możemy sobie zrobić 1:3, to jest prawdziwy krzew. 4:8 trwanie w Jezusie i potem 9:17 ukochani przyjaciele, tak sobie możemy zatytułować. Ja przeczytam sobie teraz ten fragment. Czyli 15:1-17. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Mamy nasz dzisiejszy fragment. Zwróćmy może uwagę na główny temat. Jakie są najważniejsze słowa? Jakbyście tak po takiej pobieżnej lekturze, na czym koncentruje się ten fragment? Nie? Jakie są kluczowe słowa, co się najczęściej powtarza? Trwanie. Trwanie, nie? Co jeszcze? Krzew winny. Krzew winny, tak? Jest ten w kółko, krzew, nie? No, mi się pierwsze rzuca owoc, nie? Bo jak ja tutaj tak nawet popatrzę, no to to słowo owoc jest w drugim wersecie, to trzy razy występuje jedno pod drugim, nie? Także nie wiem, czy to no, owoc, tak? Krzew winny, trwanie. Co jeszcze? Jeszcze proście o cokolwiek byście chcieli, ja stanie się wam. Też jest powtórzone przynajmniej dwa tak, razy. Tak, nie? To czyli ta modlitwa, związek z modlitwą, nie? Że prośby, to też to przykazanie miłości, nie? No, czyli to mamy związek człowieka z Jezusem ogólnie, możemy powiedzieć, tak? Nie? No i najważniejsze te słowa, gdzieś to owoc, wzrost, jakiś krzew, nie? To trwanie w Jezusie, nie? Czyli gdzieś temat możemy sobie gdzieś tam powiedzieć, że jest właśnie o wydawaniu owocu, nie? O wydawaniu, jak chrześcijanin ma wydawać owoc, nie? Przyjaciele jeszcze jest, nie? Ukochani, no różne są takie słowa, nie? Krzew, właśnie trwanie, modlitwa, nie? Proszenie, jest źródło, nie? Bo tutaj jest kto we mnie, są te różne, że wy trwać we mnie, ja w was, nie? Jest przeróżne te fragmenty, się to tak przeplata. Czyli tak ogólnie, nie? O wydawaniu owocu. Zobaczmy sobie ten pierwszy fragment, nie? Ten 1-3. Kto jest kim w tym fragmencie? Co widzimy? Mamy tak. Ojciec jest winogrodnikiem, nie? Pierwszy werset. Ja jestem, czyli Jezus jest krzewem winnym, nie? To z pierwszego. Wy jesteście latoroślami, nie? To jeszcze nie tu, ale później, nie? Wy jesteście latoroślami, nie? Czyli my jesteśmy tymi latorośle, czy jakieś te odrosty z krzewu, nie? Tu za nami, widzicie, są, za mną są piękne winogrona, nie? Krzew winny, można sobie tak wyobrazić, znaczy tak sobie zwizualizować. Możemy sobie teraz pomyśleć, bo tutaj mamy... Zobaczcie ten ciekawe do krzewu winnego, nie? Bo tu cały fragment się wokół tego krzewu winnego rozstrzyga, nie? Że wy jesteśmy tymi latoroślami, które wydają owoc, jak nie wydają, odcina i tak dalej, oczyszcza te, co wydają, oczyszcza, nie? To koncentracja jest na tym krzewie winnym, na tym jest zbudowana cała metafora, ale zobaczcie, jest takie dosyć kluczowe słowo prawdziwym. W 15.1, nie? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, nie? Możemy się zastanowić, co może być nieprawdziwym, nie? Co może być nieprawdziwym tym krzewem winnym, nie? No bo skoro jest jakiś prawdziwy krzew winny i on, do niego się chrześcijanie jakby są podpięci na podstawie związku z nim, nie? Trwaniu wydają owoc, nie? No to możemy się zastanowić, jakie mogą być te nieprawdziwe krzewy winne, nie? Które gdzieś tam by chrześcijanie się mogli podpiąć. Nie? Także teraz krótkie, znowu możemy sobie zrobić 5 minut, 5 osób. Krótkie takie wasze myśli, co może być tym źródłem jakimś takiego życia czy celem, nie? Dla chrześcijanina, które jest nieprawdziwym tym krzewem winnym. Dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę.
co może być tym nieprawdziwym krzewem winnym, w co chrześcijanie, na czym chrześcijanie mogą budować ten swój fundament, czy tam swoje źródło jakiejś celu życia, nie? Czy to, co nas motywuje, jakie mieliście myśli? No mi się to tak skojarzyło z tym, taką teologią sukcesu, no nie? Że no, tu jak się nawrócisz do Jezusa, to ci się będzie dobrze żyło, kariera wystrzeli do przodu, będziesz bogaty i tak dalej, no nie? Coś takiego. Czyli gdzieś tam jakiś taki sukces, tak? Że on by był jakby celem samym w sobie, nie? Bo tutaj ten krzew to jest coś, co my jesteśmy jakby wpięci, nie? Przez związek z krzewem, tak? Mamy tutaj z Jezusem, mamy wydawać owoc, nie? Bóg Ojciec jakoś przycina, no jakieś, tak, ja myślę, że to są takie rzeczy, na które mogły być nieprawdziwe te krzewy, nie? Coś, co by chrześcijanina motywowało, człowieka w ogóle, możemy też myśleć nie tylko o chrześcijaninie, nie? Dlaczego, dla kogo, dla kogo by żył, nie? Nie dla Jezusa, to mogą być różne rzeczy, nie wiem, ktoś jeszcze miał jakieś myśli w tej sprawie? Niektórzy będą żyć na przykład dla rodziny, dla dzieci, nie? Dla chłopaka, dla dziewczyny, dla ojczyzny, nie? To są jakieś takie rzeczy gdzieś tam właśnie dla sukcesu, dla pieniędzy, nie? Do których ludzie dążą, nie? Z którymi jakby, które są jakby ich celem, to ich motywuje. Nie? No, wiemy, hobby może. Może być hobby, nie? Dokładnie. Nie, a nie Jezus, coś, co nie przynosi owocu. Nie? Tutaj mamy prawdziwy krzew i na podstawie związku z nim będziemy mieli owocne życie chrześcijanina. Na podstawie tego, czy skutkiem tego będzie na przykład też radość, nie? Tam było, radość wasza była zupełna. No, takich nieprawdziwych celów, czy no, można tak powiedzieć, nieprawdziwych celów, motywacji do życia możemy sobie wymyśleć dużo. Zobaczcie, tu się, czyli pierwsze mamy ten prawdziwy krzew winny, nie? Może nam się to kojarzyć z fundamentem, nie? Czymś, co też Samarytanka pyta Jezusa, kim ty jesteś, nie? Tylko Chrystus, to wiemy na przykład z listu do Koryntian, zaraz będziemy o nim jeszcze mówić, nie? Że fundamentu nikt inny nie może założyć, tylko Jezus. No bo zobaczcie, pojawia się problem tych, którzy nie wydają owocu, nie? No i teraz ci, co nie wydają owocu, odcina, tak? No i potem jest tutaj na razie w drugim, jeszcze o tym nie ma dużo powiedziane, nie? A potem jest jeszcze, kto nie trwa, szóste, wyrzucony, zeschnięta i latorość takie zbierają, wyrzucają w ogień, gdzie spłoną, nie? W szóstym wersecie. No, ktoś mógł powiedzieć, no to widzicie, tutaj jest właśnie jakieś, nie wiem, zbawienie z uczynków, czy możliwość utraty zbawienia, nie? Że tutaj oni są jakoś wpięci, nie? W ten krzew winny i potem zostają odcięci, wyrzuceni precz, nie? Czyli można by utracić zbawienie, nie? Na podstawie, jakbyśmy tak jakoś sobie taką interpretację pobieżną przyjęli. Dlatego mówiłem na początku, żebyśmy zwrócili uwagę na czym jest, na czym oparty jest, o czym jest ten fragment, nie? Pierwsza sprawa, nie? Zobaczcie, pierwszy, i dlatego myśmy od razu zauważyli, że tu jest kwestia wydawania owocu, nie? Tu nie jest kwestia, czy będziecie zbawieni, czy nie będziecie zbawieni, czy pójdziecie do piekła, czy pójdziecie do nieba, nie? Tylko kwestia jest, jak wydawać owoc, nie? A jak nie wydawać owocu, nie? Czyli tutaj to trwanie w tym krzewie winnym, to jest połączenie z Jezusem, które ma dawać wydawanie owocu, nie? Tutaj nie jest powiedziane, że ci, którzy będą, gdzieś zostają tutaj odcięci, tracą zbawienie, nie? Jak my słyszymy, że wrzucają w ogień, no to od razu, no to ogień, piekło, diabełki tam, nie? Jakieś kotły, nie? Od razu są takie skojarzenia. Ale możemy sobie zobaczyć, znacie ten fragment, bo często go cytujemy, z listu do Koryntian, nie? Jest piąty rozdział, tak, trzeci rozdział, nie? Mam tutaj trzy, możemy sobie przeczytać od 11. Albowiem, czyli pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od 11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie? Czyli zobaczcie, nie ma innego fundamentu.
Tutaj koresponduje z tym naszym fragmentem, to zobaczcie w 15.3, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem, nie? Że oni już są czyści, tak jak wcześniej Jezus im mówił, że nie, też do nich, że są czyści, nie? Tam nie mają potrzeby się myć, tylko chyba tylko nogi, tam też było takie coś. Wy czyści jesteście, nie? Lecz nie wszyscy, to było tam 13.10. Tutaj oni już mają ten fundament założony w liście do Koryntian. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ustoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on pan sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Nie? Mamy, pokazuję ten fragment dlatego, on nam udowadnia, że nie zawsze jakiś ogień, spalenie to jest kwestia potępienia, bo tam mamy zbawiony jak przez ogień. Nie? Coś jest to na pewno niefajnego, mówiąc nowocześnie, ale nie jest tutaj sprawa potępienia. Tam właśnie ten fragment też z tym dzisiejszym nam dobrze koresponduje, bo zobaczcie, tam też mamy kwestię nagrody, nie? Nagrody i szkody. A tutaj też mamy coś właśnie wydawanie owocu, nie? Coś, co daje później nagrodę, nie? Także te fragmenty bardzo fajnie się ze sobą sklejają. Zobaczcie jeszcze druga rzecz, nie? No bo tutaj mamy ci, którzy nie wydają, no to są odcinani, tak, tego owocu. No a ci, którzy wydają, są oczyszczani. Nie? Jak możemy się zastanowić, no bo tu przy tej pielęgnacji tych krzewów winnych, ja tam nie jestem żadnym tam, wiecie, winogrodnikiem, no ale jakoś tam mniej więcej coś tam słyszałem, że to się na przykład przycina, nie? Odcina jakieś takie mniejsze rzeczy, żeby one potem wyrosły, nie? Czyli to nie zawsze jest coś przyjemnego. Możemy sobie zastanowić, jak Jezus, nie? Jak to się w naszym życiu dzieje, jak to się odbywa, co to znaczy to oczyszczanie, nie? Że Bóg Ojciec oczyszcza, żebyśmy wydawali obfitszy owoc, nie? Jak to się możecie na podstawie własnego, bo zaraz się znowu podzielimy na grupy, na podstawie własnego życia, nie? Jak już w Jezusie, nie? Po nawróceniu możecie się podzielić właśnie sytuacjami, gdzie było tak w waszym życiu, że widzicie, że coś było, jakaś sytuacja niekoniecznie przyjemna, ale ona była po to, żeby na przykład właśnie, żebyście zostali oczyszczeni, żebyście w tym kontekście wydawania większego owocu, nie? Czy to, bo nie będę tam dalej podpowiadał, nie? Na początku sami się podzielcie, potem więcej o tym porozmawiamy. Dajmy sobie troszeczkę więcej czasu, może 7 minut i też 5 osób. Wracamy po pracy w grupach. Jak w waszym życiu to wygląda, to oczyszczanie? Jak myślicie, co to oznacza, że Bóg Ojciec oczyszcza latorośle, żeby wydawały obfitszy owoc? Ja myślę, że usuwa zbędne rzeczy, które przeszkadzają we wzroście. Czyli co na przykład? Nasze postępowanie nie jest takie, jak powinno być. No i po prostu karci nas w jakiś sposób, albo pokazuje nam drogę, którą mamy podążyć. No tak dosyć ogólnie mówisz, nie? Ktoś jeszcze coś mówił? Mieliście jakieś dzielenia, przemyślenia? No bo tu mamy już ci, którzy wydają jakiś owoc, nie? Mają być jeszcze oczyszczeni, żeby jeszcze, nie? Bo tu, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc, nie? O co to może chodzić? To może być coś takiego, że czasami się łapiemy na takich rozpraszaczach, że tu niby jesteśmy ze Słowem Bożym, natomiast to idzie tak mimochodem. To nie jest tak, że jesteśmy na tym Słowie Bożym skupieni. Czasami się oszukujemy, że słuchamy, a tak naprawdę robimy coś innego. Czasami też może być, że zamiast
przekładać się, że tak powiem, do wspólnoty z Bogiem, do prawdziwej modlitwy, to by tak jesteśmy, ale tak obok. W tym momencie, jeżeli zaczniemy tak naprawdę wracać do tej pierwszej miłości, to będziemy wzrastać tak w duchu i w tym momencie możemy wydawać lepsze owoce. Czyli żeby to nie było tak przy okazji. Okej, czyli jakieś takie rzeczy, powiedziałeś, rozpraszacze, nie? Jakieś rzeczy zbędne w naszym życiu, nie? Które mówię chrześcijańskim, które by nas odciągały od służby. To mogą być jakieś różne rzeczy, nie? Bo to mogą być czasami jakieś rzeczy fajne, które gdzieś tam w jakimś okresie życia są nam potrzebne, żeby, nie wiem, odpocząć, coś tam się wluzować. No ale na przykład w zbyt dużej ilości będą nas odciągały. Może być jakieś hobby, nie? Jakieś tam przyjemności. Nie wiem, ktoś jeszcze miał jakieś myśli? Może być na przykład motywacja, nie? Bo możemy wydawać owoc jakiś, ale na przykład mamy nie do końca czyste motywacje, nie? Chcemy, żeby to, nie wiem, przynosiło chwałę Bogu, nie? Jakiś owoc, no ale żeby też na przykład nas jakoś tam gdzieś budowało, windowało w górę, nie? I też wiadomo, że to nie jest do końca czysta motywacja, nie? Czyli nie jest to czysta, może nie do końca, tylko nie jest czysta motywacja i Bóg może często w naszym życiu będzie doprowadzał do sytuacji, że coś tam się zawali, nie? Bo na przykład jeszcze nie mieliśmy czystej motywacji, nie? Albo jakieś, nie wiem, my myślimy, że dobrze by było, żebyśmy robili to czy tamto dla Boga, nie? No a z tych planów czasem nic nie wyjdzie po to, bo Bóg ma jakieś dla nas inne plany, lepsze, nie? Czyli coś takiego, myślę, może być nie do końca to będzie dla nas, może to być coś nieprzyjemnego, ale coś, co spowoduje, że będziemy jeszcze lepszymi narzędziami, że ten nasz owoc będzie jeszcze lepszy, nie? No, zobaczmy w tym fragmencie w ogóle, za co odpowiedzialny jest chrześcijanin, nie? Bo mamy przynosić owoc, nie? Trwać w Jezusie, o tym jest dosyć często, i trwać w Jego Słowie, nie? Siódmy werset. Zobaczcie, jeśli we mnie trwać będziecie i w Słowo moje trwać, w was trwać będą, słowa moje, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam, nie? Czyli proszenie jeszcze, mamy to przynoszenie owocu, trwanie w Jezusie, trwanie w Słowie Jezusa i proszenie Jezusa, nie? Skutkiem ma być ten owoc, nie? Przynoszenie owocu i radość zupełna, nie? Zobaczmy z kolei, co robi Bóg, nie? Bóg Ojciec nas oczyszcza, nie? Trwa w nas Jezus, nie? No bo Jezus w nas trwa, zwiększa wydajność, można tak powiedzieć, przez nas tego owocu, nie? Skutki, coraz więcej owocu, na przykład wiele owocu, są też takie słowa, nie? W piątym, nie? Wiele owocu, w ósmym też jest, obfity, wiele, nie? No i radość, to co mówiliśmy, czyli skutkiem powinna być ta radość zupełna w jedenastym wersecie, nie? Często na ziemi będziemy mieli wątpliwości na przykład, nie? Czy na pewno my, czy to przez wiarę, czyśmy uwierzyli. Bóg na przykład często jednym ze sposobów utwierdzania nas, czy zachęcenia, to będzie właśnie owoc, który wydajemy, nie? Będziemy widzieć, jak przez nas Bóg działa, nie? To oczywiście nas utwierdza, nie? Że to, co robimy, że to jest dobre, nie? Że ta służba, którą pełnimy, jest dobra, że rzeczywiście jesteśmy chrześcijanami, nie? Że to w ten sposób Bóg też często nas utwierdza, bo tutaj zobaczcie, mamy też jeszcze fajny fragment o tym, kto kogo wybrał, nie? Jak to jest, kto pierwszy był. Zobaczcie, 16 ten werset, nie? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, nie? To pamiętamy, często o tym mówimy, że to nie dzieje się bez naszej woli, nie? Że to my, człowiek musi wybrać, nie? Zaakceptować, że idzie za Bogiem, ale jakby pałeczka czy przyczynek pierwszy nie jest ruch człowieka, tylko to Bóg. Wiemy, że kołacze to, co Arek mówił na samym początku, nie? Ten fragment z Objawienia 3:20, nie? Że to Bóg stoi i kołacze, że chce całe życie do nas się dostać. My w końcu wpuszczamy, nie? Albo nie wpuszczamy, nie? Ale to On wybiera, to On jest tą stroną inicjującą. My tylko się zgadzamy. Nie? Możemy sobie jeszcze na koniec podsumować cele życia chrześcijanina, nie? Bo ten 16 werset jest takim, zobaczcie, troszeczkę podsumowaniem. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, nie? Czyli mamy to trwanie w Jezusie, nie? To iście, czyli chodzenie z Bogiem, tak można powiedzieć.
życie w bliskości i wydawanie owocu, nie? W pełnej takiej, zobaczcie tutaj, jak czytamy ten fragment, no to jest cały czas taka pełna zależność, nie? Ja w was, ojciec we mnie, nie? Wy we mnie, nie? Cały czas to podpięcie, ten związek, że ta latorośl sama z siebie, możemy też jeszcze, jest tam myśl, nie? Gdzieś tam, gdzieś w wersetach tych 5-8, że latorośl, wy sami nic nie możecie uczynić. To nie znaczy, że człowiek sam nic nie może zrobić, nie? Bo to wiemy, tylko takiego prawdziwego owocu bez Boga nie przyniesiemy. Nie? To jest o to w tym chodzi, nie? Że latorośl sama, jak zostanie odcięta, nie będzie miała źródła do tego krzewu winnego, to uschnie, nie? Nie wyda owocu, obumrze. Nie? To, czyli żeby, zobaczcie, tu jest taka harmonia do wydawania pełnego owocu, jest konieczny stały, nieprzerwany związek, koncentracja na tym krzewie winnym, nie? Czyli na Jezusie. I dodatkowo jeszcze obróbka przez Boga Ojca. Nie? On cały czas chodzi i oczyszcza tą latorość, czyli tego chrześcijanina, który już ten owoc wydaje, żeby wydawał jeszcze większy owoc. I dodatkowo jeszcze mamy dwie ważne rzeczy. Nie? To proszenie, nie? Że mamy prosić w imieniu moim Jezusa, a dawam. A jeszcze zobaczcie, znowu się pojawia jeszcze jedna rzecz, to przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, czyli mamy ten związek człowiek-Jezus, nie? Żeby, czyli po pierwsze to trwanie, a po drugie prośby, modlitwa, a druga sprawa, jeszcze mamy związek pomiędzy tymi latoroślami, czyli to przykazanie miłości wzajemnej, to co już się pojawiło. Pierwszy raz ten 13, pamiętacie, 34, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Mówiliśmy, że dlatego jest to nowe, bo mamy przecież i w 10 przykazaniach, nie? Mamy to przykazanie też miłości, ale tu mamy przykazanie miłości, żebyśmy się wzajemnie miłowali, jak Bóg nas umiłował, nie? Czyli nie taka miłość oparta, że no jak ja tobie, to ty mi, nie? Tylko wiemy, że Bóg nas umiłował miłością taką pełną, praktycznie nic w zamian nie dostał, a dał za to swoje, za nas swoje życie, nie? Czyli tu już nie ma nie ma mowy o jakimś tam, wiecie, takim symetryzmie, nie? W tej miłości, tylko jest taka miłość bezgraniczna i teraz chrześcijanie mają taką miłość między sobą też mieć, pielęgnować. Mówiliśmy, że to, pamiętacie, nie, chyba ze 2-3 tygodnie temu mówiliśmy, że po tym też świat będzie poznawał, że jesteśmy uczniami Jezusa właśnie po tej miłości wzajemnej. Oczywista obserwacja, samemu takiej miłości, nie, wzajemnej nie można, między chrześcijanami nie można pielęgnować, bo człowiek sam ze sobą, znaczy nie, sam będąc, nie ma związku z innym chrześcijaninem. Nie? Także to jest bardzo ważne, że musi być ta wspólnota lokalna, kościół nazywamy, nie? Tam można dopiero realizować to przykazanie. Samemu się tego przykazania realizować nie da. Z kolei z ostatnich już takich zastosowań jeszcze, to możemy sobie powiedzieć o tym proszeniu, nie? Żebyśmy się nie bali, bo często wydaje nam się, że nie wiem, że Bóg będzie miał, że ma jakieś ważniejsze sprawy, większe problemy, że to jest jakaś głupota, że sami powinniśmy sobie z tym poradzić. A tutaj zobaczcie, już któryś raz z rzędu, tydzień po tygodniu, mamy ten fragment, że jak będziecie prosić Ojca w imieniu moim, da wam, nie? Tam wcześniej to było 12 chyba z 14. Nie, 13, tak, teraz było znowu, poprzednio też było, nie? Czyli Bóg chce, żebyśmy Go prosili, chce odpowiadać na nasze modlitwy. Więcej, co z kolei czeka nas na świecie, to będzie o tym za tydzień. Jezus będzie zapowiadał prześladowania. Na koniec my się już z wami będziemy żegnać, a my tu podzielimy się na grupy i zrobimy, możecie też sami przed kamerami, sami przed sobą zrobić sobie takie dzielenie, przemyślenie, co was w waszym życiu powstrzymuje jeszcze od wydawania pełnego owocu. Także my się z wami żegnamy, przechodzimy do pracy w grupach. Do zobaczenia.